Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś niedziela Letare, zwana Niedzielą Radości. I również psalm 34 oddaje charakter tej niedzieli. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Za co mamy błogosławić Pana? W tych czasach, w których żyjemy, tyle zła wychodzi na jaw, się rozlewa to zło. Wszędzie w zasadzie. I możemy pytać, dlaczego Bóg na to pozwala? Dlaczego w ogóle dopuszcza cierpienie? Takie pytania nasuwają się każdemu z nas. Tymczasem Słowo Boże zachęca nas. Będę błogosławił Pana. Trochę o tym błogosławieniu mówiłem już przy ostatniej niedzieli, że błogosławić znaczy dobrze mówić. I tu w kontekście tego, jak mówię o Bogu, jak myślę o Bogu, jaki jest mój obraz Boga. Ale mamy za co błogosławić Boga. I klucz do tego znajdujemy również w czytaniach, w Ewangelii, w której Bóg przedstawia nam się jako miłosierny Ojciec, zawsze gotowy do przebaczenia. I u świętego Pawła w drugim czytaniu, gdy słyszymy, że w Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą. Zatem mamy za co Pana Boga wychwalać. Tym, za co Go wychwalamy, jest Jego miłosierdzie nad nami. Nie zapominajmy o tym, gdy te troski, nasze codzienne zmartwienia przysłonią nam nieco to światło Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Przypominajmy sobie o tym i chciejmy mieć w sercu, wypracować taką postawę serca, postawę wdzięczności, dziękczynienia, bo to będzie to, co będzie nas niosło, co będzie dodawało nam wewnętrznej siły. Dziś może też warto, dziękując Bogu za Jego miłosierdzie, nie tylko tutaj dostrzegając grzechy innych i zło, którego inni się dopuszczają, żeby zobaczyć też jednak własną nędzę, własną słabość i odebrać to słowo jako zachętę do błogosławienia, a jednocześnie też jako wezwanie do nawrócenia, do przylgnięcia na nowo do Boga, miłosiernego Ojca, do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu. Do tego zachęcam, byśmy każdy z nas zadbał o to, aby nie było w naszym sercu jakiegokolwiek kawałka, cienia, pierwiastka tego, co złe i słabe i grzeszne, tego, co później przyczynia się również do cierpienia innych, bo każdy wybór zła, który się rodzi w sercu człowieka, prowadzi do cierpienia innych. Nie jest to dzieło Pana Boga, ale jest to dzieło każdego z nas, gdy w swojej wolności wybieramy to, co złe. Niech w tej skrusze serca, w takim troszeczkę rozmyślaniu nad miłością Boga i nad własną grzesznością pomoże nam ilustracja muzyczna. Dzisiaj proponuję wysłuchać drugiej części koncertu organowego Amol Jana Sebastiana Bacha, koncertu, który jest zresztą transkrypcją tak naprawdę koncertu Amol na dwoje skrzypiec Antonia Vivaldiego. Więc tych dwóch kompozytorów dzisiaj, ale na organach koncert Amol Jana Sebastiana Bacha według koncertu Vivaldiego i przepiękna druga część tego koncertu, którą nagrałem na organach Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie. Cudowny instrument Englera, barokowe organy i barokowa muzyka na takich organach wykonana. Niech nam towarzyszy w tym dzisiejszym rozmyślaniu i zapraszam do udziału w kolejnych spotkaniach ze Słowem i Muzyką. Szczęść Boże!